Halo, raz, raz. Dobra. Wszystko wygląda ok. Krótka, szybka, mała prezentacja zmian w systemie TBS. Tak, ciekawostek. Skrót TBS gdzieś się kiedyś od czegoś wziął, ale gdzieś w przeciągu prac nad sagą demonów został zapomniany. I po prostu jest to TBS. System TBS, TBS, który gdzieś tam kiedyś coś znaczył, teraz już nic nie znaczy, ale że w bazie danych wszędzie używane są te skróty do zapisywania przełączników zmiennych z tym związanych, to został Steve'sem TBS. TBS w poprzedniej wersji 1.4, poza wizualnymi drobnymi poprawkami, jak ramka, cienie i zmiana graficzki, nastąpiło parę zmian względem też grup potworów, które można spotkać na planszy oraz ich zachowania. Ostrożny atak zmienił swoje też troszkę działanie. Otóż teraz za każdym razem, gdy będziemy próbowali podjąć próbę ostrożnego ataku, która nie zadaje krytycznego obrażenia, czyli bardzo dużo obrażenia, mamy dodatkowe jeszcze informacje o modyfikatorach, które wpływają na premię do testu wroga. W tym wypadku przeciwnik dostałby premię plus 2 do testu za porę dnia oraz za lokację, na przykład w lesie. Przeciwnik ma karę minus 1 do wysokości testu za to, że no las jest bardziej takim gęstą lokacją do podjęcia wyzwania, więc łatwiej się ukryć. Wykonamy atak szarży, normalny, zaprezentujemy, jak to ładnie wygląda. Co też udało mi się zrobić, wywalić te paskudne okienka, które zakrywały pół ekranu. One tam były umiejscowione po to, żeby można było spokojnie wyświetlać animacje bohaterów przez animację stanów. Do tej pory nie wiedziałem, jak to rozwiązać, później padłem na pomysł, jak to ogarnąć. No i mamy walce, mamy nowego przeciwnika, a raczej nowy wariant przeciwnika. Kiedyś był Łotr 1, Łotr 2 i Łotr 1 miał tam jakieś trzy ukryte warianty, które gracz nie był w stanie w żaden sposób rozpoznać, bo one były po prostu tak samo nazwane. Teraz mamy trzy typy oprychów, które można spotkać w Instagramie. Jest to Lump, czyli wyglądający jak stary Łotr. Przeciwnik jest w stanie atakować normalnie i używa normalnie miksturki, żeby się leczyć. Tutaj mamy Łotra, czyli jego wyższą formę, różni się trochę wyglądem i on ma w swoim zanadrzu kilka dodatkowych umiejętności. No i w tym wypadku występuje z wilkiem, który też ma teraz dwa warianty, jako dziki pies i wilk. Atakujemy wilka, widzę, że przeciwnik już przygotowuje się, już skillu, zawsze wchodzi w taką animację. Używa proszku, który dezorientuje naszych bohaterów. Dezorientacja wprowadza, zmniejsza szybkość ruchu na trzy kolejki. Kolejki w RPG Makerze 2003 inaczej są liczone niż w typowym systemie RPG turowym, ponieważ tutaj kolejka to jest ruch danej postaci, czyli jeżeli mamy na myśli trzy kolejki, no to trzy ruchy postaci, tak? Nie tylko naszych postaci, tylko czy tej postaci, której dotyczy, a to jest tylko ogólnie wszystkich postaci. Załatwiliśmy wilka i w tym momencie załącza się zmienna skrypt, który właśnie aktywuje zdolność ryw. Łotr w swoim założeniu ma to, że jeżeli zostaje sam na polu walki, to używa zdolności, która daje mu przyspieszenie. Można to sprawdzić. Na przykład jego pasek akcji jest różowy, co oznacza, że aktywny jest stan przyspieszenia na nim. On działa jedną rundę i wraca do normy, to daje ta zdolność. Zryw. Atakowany Łotr standardowo będzie się leczył, gdy jego punkty życia spadną poniżej pewnego progu. Ilość użyć jego zdolności, zarówno tych śmierdzących proszków, jak i uzdrowień, jest ograniczona przez jego współczynnik punktów many, że tak powiedzmy, mocy. Ma pewną ograniczoną pulę, gdy skończy mu się te punkty mocy, przestaje używać wszystkich swoich zdolności. No i atakuje tylko podstawowym atakiem. Łotr jeszcze ma to do siebie, że gdy ma mało punktów życia, bardzo mało, jest bardziej skory do ucieczki. Wziąłem to z tego powodu, że no raczej mało kto walczy do samego końca, czeka na swoją śmierć, więc no wiesz, wiecie jak przeciwnik, jak ktoś jest bliski śmierci, no to raczej będzie próbował uciekać. Szansa na to nie jest jakoś szczególnie wysoka, ale jest ta opcja tam wzięta pod uwagę. Garda zmniejszyła siłę ataku Miu o połowę, ale zwiększyła szybkość i zwiększyła redukcję obrażeń też. Tak działa garda w nowej części Sagi Demonów. No i to by wyglądało, taka drobna prezentacja
tego, jak wygląda walka po właśnie tych drobnych poprawkach.